Naszych kulomiotów. Konrad Bukowiecki okazuje się ma 191 cm wzrostu, a nie 186, jak podawano mu przez całe lata. I też mi się tak wydawało. Stawałem koło niego, ja mam 185, jest wyraźnie wyższy ode mnie. 190 ma Michał Haraty. Tak, no Konrad mógł po prostu urosnąć. No to może te pomiary, to często jest tak, że pierwsze wejście do bazy, którą my mamy, naszej statystycznej, to często widać potem po zdjęciach na przykład, że część zawodników się tych zmienić nie wymienia. Oczywiście zmienia się wyniki, a te zdjęcia, które są bardzo, bardzo dziecięce. A tu już, proszę Państwa, finał 60 metrów kobiet. No szalenie jesteśmy ciekawi. Kamila Ciba na naszych ekranach i Marika Popowicz drapała. To 7.20, to piękne wspomnienie, ale poprawienie i najszybsza w Polsce w tym roku. 7.31 tak Kasia jest. Sokulska. Duży postęp, duże rekordy życiowe i mam nadzieję, że to nie koniec. Wiktoria Ratnikowa. Trudna rywalka dla naszych sprinterek. 7 sekund i 34 setne. I Jagoda Mierzyńska. 7.44, też z pewnymi widokami na jakiś rekord życiowy. Magda Stefanowicz. 2 piąte miejsca w swojej kategorii wiekowej na Mistrzostwach Europy Juniorów, Mistrzostwach Świata Juniorów na 100 metrów. I Marlena Gola. 7,5 sekundy. Już rekord życiowy, także może kolejny. Tak. Raczej polsko-ukraiński pojedynek, ale miejmy nadzieję wewnętrzno-polski. Tak jest. Nie ma Ewy Swobody, więc jakiegoś wybitnego biegania. Rekord polski 7.07 Ewy naturalnie, ale Ewa w tym sezonie halowym nie startuje, szykuje się do igrzysk, więc patrzymy na wszystkie inne aktualnie czynne polskie sprinterki. Marika. Może to ona. A może? Marika dobrze zareagowała. Sokulska się rozpędza. Ukraińka. Ukrainy. Tak jest. Tutaj niestety start zdecydował i Kasia Sokulska no trochę zaspała i niestety drugie, trzecie miejsce. Także czekamy na wyniki, ale zdecydowanie wygrała to Wiktoria Ratnikowa z Ukrainy. Czas zweryfikowany 7.32. Czyli o 0,02 szybciej od biegu eliminacyjnego, w którym pokonała Marikę o 0,05 sekundy. Troszkę zatem powtórzyła się historia. A drugie miejsce niespodzianka. A nie, nie niespodzianka. Katarzyna Sokulska, tak jak miało być. Trzecie Marika Popowicz drapała.